Warszawie żeśmy po prostu robili zmiany dość szybko, dwie, bo chcieliśmy tą drużynę trochę obudzić, trochę inaczej się ustawić i zmieniliśmy też pewne rzeczy. Momentami to się zmieniło, ale też powiedzmy, ta druga bramka trochę nas gdzieś znów zatrzymała i nie potrafiliśmy do końca wyzwolić sobie więcej takiej determinacji sportowej złości, żeby tutaj myśleć o punktu. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Jeżeli tak, to imię, nazwisko, redakcja i zapraszam do zadawania. Nie widzę, nie słyszę. No to przestawmy mikrofony i głos zabierze trener Dariusz. No jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Wydaje mi się, że wygraliśmy ten bardzo ważny mecz z dobrym przeciwnikiem. Mówimy, że Zagłębie to jest spadkowicz z Ekstraklasy. Natomiast wydaje mi się, że może byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Cały tydzień pracowaliśmy nad założeniami taktycznymi, nad ustawieniem, nad tym, żeby zniwelować atuty Zagłębia. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie to się zdecydowanie udało. Uważam, że pierwsza połowa bardzo dobra. No w drugiej połowie troszeczkę słabiej zagraliśmy, natomiast no w momencie, kiedy gdzieś też ta gra nam się nie układała, strzeliśmy bramkę na 2-0. No i niepotrzebna ta bramka, taka troszeczkę przypadkowa na 2-1, bo myślę, że byśmy mieli ten mecz pod kontrolą. Natomiast tak jak mówię, no gratulacje dla zawodników. Trzeci mecz z kolei wygrany. No odkąd ja pamiętam, jak jestem trenerem, to drugi raz mi się ta sztuka udaje, że trzy mecze z rzędu wygrane. No ale nie chcielibyśmy na tym oczywiście poprzestać, bo tak jak mówiłem na początku sezonu, no zespół jest w budowie, przyszli nowi zawodnicy, potrzeba trochę czasu i wydaje mi się, że w tym momencie już trochę widać i tego zgrania, i gdzieś tego funkcjonowania poszczególnych elementów i z tego powodu się bardzo cieszymy. Dziękuję również kibicom tutaj w swoim imieniu, bo dzisiaj wspaniały doping do samego końca, bardzo dobra oprawa meczu. Ja ze swojej strony dziękuję piłkarzom, bo dla mnie to też był mecz szczególny, bo powiem szczerze, że grałem już parę razy też z Zagłębiem Sosnowiec jako trener. Nigdy mi się nie udało wygrać. Najwyżej remis, dzisiaj jest pierwsze zwycięstwo i też trener Mroczkowski nie do końca mi tam nie leżał jako trener, bo tak czasami bywa i też pierwsze zwycięstwo. Także tym bardziej jestem szczęśliwy, zadowolony, ale to przede wszystkim zasługa tutaj no, naszych zawodników. No co dalej? No myślę, że nie ma co patrzeć też w tabelę. No bardzo się cieszymy, natomiast liga trwa, przygotowujemy się no, do kolejnego meczu. Cieszę się też, że wszyscy są zdrowi, że nie ma kontuzji. No idzie to w dobrym kierunku, ale tak jak mówię, dopiero jesteśmy w połowie tego naszego celu i po prostu musimy dobrze, ciężko pracować, wykonywać swoją pracę, a efekty same przyjdą. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Trenerze Michał Radio Plus, jak trener oceni grę w obronie? Zagłębie niewiele strzałów celnych oddało, chyba dobrze świadczy. No tak, wrócę trochę od nieszczęsnego meczu w Opolu, gdzie tam praktycznie graliśmy defensywnie i pracowaliśmy nad grą w obronie, bo te pierwsze mecze nasze troszeczkę mi się nie podobało pod takim względem, że graliśmy tak po juniorsku, że strasznie wszystko do ofensywy szliśmy, nie zabezpieczaliśmy bramki, no i przez to gdzieś tam mi się wydaje były te porażki, natomiast trochę popracowaliśmy nad grą w defensywie, ale przez to też nie straciliśmy tej ofensywy i myślę, że od czterech meczy chyba pierwsza stracona bramka, no coraz mniej tych sytuacji, ale w pierwszej połowie praktycznie no, przeciwnik nic nie zrobił, w drugiej troszeczkę trener dwóch zawodników ofensywnych prowadził, trochę się ruszyło, ale no na szczęście gdzieś te trzy punkty zostały u nas. I też Landro taki cenny odbiorów. No tak, tak. No Leo się stara, no gdzieś tam w głowie ma to, że nie strzela na razie, natomiast ja cały czas mówię, że nie doszukujmy się jakichś krytyk, bo czy to nie strzela Górski, czy nie strzela Leo, są inni zawodnicy, którzy strzelają, no co mecz, to inny strzela, także to jest fajne i najważniejsze, żeby zespół wygrywał i żebyśmy punktowali, a to kto strzela, czy to jest napastnik, czy obrońca, dla mnie to nie ma znaczenia w tej chwili. Dziękuję. Damian Markowski, Radom 24, Radny Radom. Panie trenerze, abstrahując dziś od zdobytej bramki przez Mateusza Cichockiego, trzeba chyba jednak podkreślić to, że Mateusz w ostatnich meczach już nie popełniał tak prostych błędów, jak miało miejsce w pierwszych kolejkach. No tak, to co mówiłem na którejś konferencji, że zawodnik potrzebuje zaufania, tak, nowe środowisko, nowe otoczenie, gdzieś nowa drużyna. Ja też wiem, że to jest dobry zawodnik i po nawet dwóch błędach no, nie chciałem go gdzieś tam sadzać na ławce. Dałem mu jakby ten kredyt zaufania, dzisiaj się cieszę, że odpłacił się tym, no i tak to powinno po prostu wyglądać.
Mówił Pan o braku skuteczności Macieja Górskiego, ale no bo Maciej bardzo dobrze się prezentuje, świetnie gra tyłem do bramki, razem z trenerem Lesiszem podpiszecie to po każdym spotkaniu, no ale jednak brakuje tych bramek, jego czy właśnie Leo. No tak, no ale z drugiej strony można powiedzieć, co by nam dało strzelenie dwie bramki przez Maciek, jakbyśmy cztery stracili. Tak, ja się cieszę, że drużyna wygrywa i Maciek naprawdę robi kapitalną robotę, jeżeli chodzi o utrzymanie piłki z przodu, o stwarzane sytuacje. W ostatnim meczu brał udział przy dwóch bramkach, praktycznie dwie asysty pierwszego, drugiego stopnia, my to widzimy i no to w tej chwili jest bardzo, bardzo wartościowy zawodnik dla naszego zespołu. No i odkąd to gra w pierwszym składzie, no to też, tak jak mówimy, no też trochę ta jakość gry się poprawiła i no też widać, że drużyna lepiej funkcjonuje. No nic nie mówiąc oczywiście Damianowi Nowakowi, który strzelił dwie bramki, ale w tej chwili gdzieś decyzja i postawiliśmy po prostu na Maćka. Dziękuję. Panie trenerze, Szymon Janczyk, Radom.pl. Trener mówi, żeby nie patrzeć w tabelę, ale jednak wypada zapytać, jak się pan czuje jako lider rozgrywek. No ja powiem szczerze, że no, też sam siebie poznaję, bo przed dzisiejszym meczem w ogóle się nie czułem żadnych uczuć, ani nerwów, ani stresu, ani napięcia, aż dziwne. No i chyba to dobrze, no w meczu troszeczkę już było bardziej nerwowo, wiadomo, natomiast ja powiem szczerze tak, no ja bym chciał spojrzeć w tabelę na koniec rozgrywek i zobaczyć Radomiaka tutaj, gdzie jesteśmy, natomiast no teraz w tej chwili nie ma to aż takiego znaczenia. Na pewno znaczenie ma głowa, mentalność i to, że się fajnie pracuje, że mamy kolejny tydzień, gdzie będzie fajna atmosfera. To jest bardzo dobre. No i też myślę, że przeciwnicy już też troszeczkę inaczej do nas będą podchodzić, bo widzą, że no jesteśmy jednak solidną, dobrą drużyną, jak na w tej chwili rozrywki pierwszoligowe. To ja zadam pytanie, bez odpowiedzi. Jeszcze 13, tak? Wiem o tym. No. Ja sobie jakiś tam cel założyłem, na razie o tym nie mówimy, na razie skupiamy się na tym, żeby kolejne mecze wygrywać. No i cóż, no, jeżeli będziemy to robić, to będzie dobrze. Muszę zapytać jednego zawodnika. Proszę bardzo. Michał Kaput. Może no, ten zawodnik naprawdę wyrasta na duże klasy. Grajka, jeżeli chodzi o destrukcję, o grę defensywia, na dziś moim zdaniem no, zgadzam się z panem całkowicie. No, to jest zawodnik, który przyszedł do nas z trzeciej ligi rok temu. Nikt w sumie nie liczył na to, że ten zawodnik od razu wedrze się w ten nasz pierwszy skład. Tak, w tym roku nie jest młodzieżowcem, ale praktycznie no, ja sobie nie wyobrażam tutaj składu bez tego zawodnika. Bardzo dobrze wykonuje zadania taktyczne, gdzieś tam mu się błędy zdarzają, natomiast bardzo dobrze się rozwija. Wydaje mi się, że to będzie zawodnik, który w przyszłości będzie grał w Ekstraklasie. Na sprzedaż? A to już nie do mnie pytanie, także ja nie sprzedaję zawodników, także ja bym chciał, żeby u nas jak najdłużej został, bo po prostu pasuje nam do tego zespołu, ale to jeszcze przyszłość, spokojnie. Gratuluję, na szczęście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.